Cześć. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na jedno z pytań, które pojawiało się na moim kanale, a konkretnie, czy mając do dyspozycji urządzenie, które jest wyposażone jedynie w opcję spawania prądem o częstotliwości stałej DC, możemy spawać aluminium metodą TIG. Ci, którzy spawają metodą TIG, to doskonale o tym wiedzą, że jeśli spawamy używając do tego prądu o częstotliwości stałej, to przewód spawalniczy powinniśmy podpiąć do gniazda minus, dzięki czemu ciepło gromadzone na końcówce pręta elektrodowego zostanie przekierunkowane w kierunku spawanego materiału. Ja się do tego dostosowałem. Jeśli chodzi o parametry, których użyłem na potrzeby tego testu, to 150 A. Urządzenie, które posiadam, jest przystosowane jedynie do spawania za pomocą metody kontaktowej, co uważam, że będzie dodatkowym jakby utrudnieniem podczas tego testu. Jak widzicie już na samym początku, mam problemy z zajarzeniem łuku. Być może jest to efektem tego, iż ten materiał, który spawamy, nie występuje w postaci naturalnej w przyrodzie. Jest trudno spawalnym materiałem w porównaniu na przykład do stali czarnej lub stali nierdzewnej, a dodatkowo jest pokryty warstwą tlenków, których temperatura topnienia około trzykrotnie przewyższa temperaturę topnienia materiału rodzimego. To, co wykonałem, ten kawałek spoiny i co widziałem przez szkiełko, to była tak zwana katastrofa. Niestety nie udało mi się wykonać spoiny, ponieważ to tak jakby się paliło i jak widzicie, pokryło się taką czarną warstwą na wierzchu. Być może są to jakieś tlenki glinu. Być może rozwiązaniem będzie podpięcie przewodu spawalniczego do gniazda plus, a masowego do gniazda minus. Dzięki temu mam nadzieję, że przetransferuje ciepło, które było ukierunkowane w głąb spawanego materiału, na powierzchnię jego, dzięki czemu rozproszę tlenki, które się na jego powierzchni gromadzą. Jeśli chodzi o elektrodę, na początku testu użyłem takiej, którą się używa standardowo do spawania, używając do tego prądu o częstotliwości stałej. Skorzystam z opcji z elektrodą stępioną na szpicy, ponieważ w trakcie przetransferowania ciepła w kierunku elektrody i tak ten ost się stępi lub powstanie na jego powierzchni kuleczka, a ten materiał, który zostanie skonsumowany, jest niebezpieczeństwo, że się wtrąci do spawanego materiału. Tuż po zajarzeniu łuku elektroda tak jakby automatycznie się spaliła, pomimo że temperatura topnienia wolframu jest bardzo wysoka, w efekcie czego powstała spoina jest po prostu nic nie warta. Test na tym chciałbym zaprzestać. Rozwiązaniem oczywiście jest urządzenie, które jest wyposażone w opcję spawania prądem o częstotliwości zmiennej, dzięki czemu możemy rozprowadzić ciepło po 50% między spawanym materiałem a elektrodą wolframową, a z drugiej strony prędkość jego przechodzenia z końcówki pręta elektrodowego w kierunku spawanego materiału możemy regulować. Dodatkowo dzięki czemu możemy rozprowadzać tlenki, które się znajdują na powierzchni spawanego materiału, a jeśli nie mamy możliwości
posiadania takiego urządzenia, to po prostu możemy spawać, używając do tego metody MIG lub elektrody otulonej. Jestem w 100% przekonany, że spoina spawana elektrodą otuloną do aluminium wyjdzie wyższej jakości niż ta, którą wykonałem metodą TIG, używając do tego prądu o częstotliwości stałej. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!